Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Humankind. Oczywiście pamiętajcie o playliście, która znajduje się w opisie, teraz takie i się wyświetla. Powoli kończymy, tak naprawdę zostało nam 82 tury do końca. Ja wchodzę do gry, dostaję informację, że przyszła nowa gwiazdka. Mamy 6000 punktów. Wydawało mi się, że było 5800, jak kończyliśmy ostatni odcinek, ale może nie. No nie, w każdym razie mamy 6000 punktów, brakuje 800 do gościa, który jest numerem 1, aczkolwiek on i tak już dostał od nas wciry. Nas interesuje teraz ekspansja, czyli przejmowanie terenów, żeby dostawać kolejne punkty sławy. To już mamy ukończone. Nagroda 0. Aha, czyli tutaj już nagrody 0, czyli tylko wyłącznie w tym momencie, no tak, musimy te gwiazdki ekspansjonisty tutaj śmeges, teges i w ogóle. Dlatego oczywiście będziemy się lać z tym panem, co prawda. Mamy jakieś kryzysy jeszcze. Odrzuć żądania, na pewno możemy u niego sobie trzasnąć. Dobra, spadaj na drzewo, przyjacielu. Co powiedziałeś? Wycofano żądania, okej. Dobra, no on się nas boi. Nam będą rosły te rzeczy. No trzeba jego atakować tak naprawdę, bo po co nam atakować kogoś innego, jeśli to on tutaj ma najwięcej punktów, więc trzeba go ścisnąć, żeby mu te punkty pozabierać. Więc to na pewno nas będzie interesowało. Oczywiście mamy teraz więcej miast niż potrzebujemy, powiedzmy, przez co mamy minus, ale to tylko minus 10. Więc przy obecnej ilości to totalnie nas nie interesuje. Aha, bo ja tutaj do pani sobie zielonej wbiłem. Tylko, że tam jakkolwiek tutaj plądrowanie, nie plądrowanie oznaczałoby rozpoczęcie wojny. Pani czarna nas chyba nie interesuje tak bardzo, no aż tak daleko nie jest od nas. Tylko czy ja mogę, co tu mogę sobie pochodzić? Popatrzymy na Mekańczyka, pójdziemy, zobaczymy co tam u niego się dzieje ciekawego. No tutaj oczywiście mamy co nieco. A, bo tutaj ostatnio postawiliśmy saletrę, sobie wydobywamy. Tutaj nie wiem skąd to się wytrzasnęło, mówiąc szczerze, ten jeden pułk. Ale skoro istnieje, no to zawsze miło i przyjemnie, możemy go podesłać tutaj co najwyżej. Jakby tam trzeba było bronić. Tutaj jest też jeden... A, to ty. A czemu ty nie idziesz dalej? Skoro możesz. A, bo to jest miasto. No tak. Z miastem sam jeden chłopcy nie wygra. Banda krzyżaków sobie raczej nie poradzi. Za dwie tury odblokujemy postępy. Co nam da dostęp do specjalnej jednostki z Austro-Węgier. Dopiero teraz, niestety. Później ta taktyka linearna, no mimo wszystko ulepszyć możemy nasze jednostki, naszych muszkieterów, chociaż podejrzewam, że nie będzie nas nawet na to stać. A wtedy idziemy już w 100% w czołgi. No trzeba ropy jeszcze ogarnąć. Jeśli chodzi o ropę, to tutaj właśnie na tym terenie jest ropa. I tu jest ropa, więc z ropą nie będzie problemu. No i tam Chrystus Zbawiciel kiedyś powstanie, prawda? Tu mamy wszystko na plusie ładnie. Już taka dynamiczna. Jak już się zbliża do końca, to się już taka dynamiczna muzyczka tutaj robi, nie? Chyba jakś, nie wiem, czy ma to związek z wejściem do epoki współczesnej, czy raczej ileś tur do końca zostaje, to wtedy tak mocniej gra krzyczy muzycznie tutaj nam. Polerka wie. Mam nadzieję, że wszystko wam tutaj śmiga jak należy. Raczej tak, spadek ludności. No życie bywa, że spadek ludności jest, to akurat bywa. Zaraz sprawdzimy, bo to jest to nowe miasto. Bo to jest to, już się przypomniałem, to jest to, co tam jest strasznie dużo do minusu. Grubulwianizm, bardzo ładnie, spadek ludności to już wiemy. Zmiana nastawienia, zmiana reputacji, pitu. Jedna tura i powstanie zbiornik. Tak to my tutaj wiele już raczej nie zdziałamy. Jakieś stabilności, jakieś wpływy, jakieś stabilności, chociaż te stabilności niby rosną, nam idą do góry, prawda? Z tym panem kryzysów nie mamy żadnych. Z tym panem nic nowego tu nie mamy, ale nam jeszcze rośnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No możemy zawsze pomyśleć o tym, żeby... No bo żółto możemy ścisnąć ewentualnie. Zawsze są jakieś dodatkowe tereny. Nie wiem, czy ona jeszcze coś tutaj posiada i czy jakkolwiek stanowiłaby dla nas problem. Tylko, że to by oznaczało przejście na drugą stronę. No wiecie, w tym sensie, że musimy nasze jednostki cofnąć. Ale jak tutaj już jesteśmy naszymi armiami, to na spokojnie sobie... Tutaj 70 punktów obrony. Co ty żeś tu zrobił, że jest 70 punktów obrony aż? A takie jedyne duże miasto to on tutaj ma 34 ludzi i ta La Venta.
Więc zresztą ta Lawenta to byłoby coś, co pewnie byśmy zaatakowali i ewentualnie to Taxasila. Dobra, co tam się dzieje? Miasto dla każdego. Lutelandia to wielkie, tętniące życiem miasto. Jednak jego budowniczowie z zamieszłych czasów umieścili w nim niezliczone strome schody, wąskie przejścia i wysokie krawężniki. Miejsce to jest więc nieco mniej przyjazne do niektórych ludzi. Twoi architekci sporządzili plany wielkiej modernizacji, która poprawiłaby dostępność i zwiększyła bezpieczeństwo dla jak największej liczby mieszkańców. Wiąże się to jednak ze znacznymi kosztami. Nie są znaczne koszta. Potrzeba twojej decyzji. Zignorowanie. Będziemy chciwy. Po co marnować środki i narażać tyle osób na nieprzyjemności, jeśli w tej chwili cierpi taka garstka? Ach, ci przodkowie niedobrzy, nie? Kiedyś to były frajery same. Tylko postęp nas uratuje. Inwestuj w naukę. Modernizacja. Na mądrzej rozplanowanych, bezpieczniejszych i bardziej przystępnych ulicach zyskają również kolejne pokolenia. A tutaj jest świętowanie. Nie, to weźmiemy sobie. To minus 30 funduszy to jest nic. Więc potwierdzamy. Jak najbardziej to potwierdzamy. Jak najbardziej... No nie, to jest 2,5 tysiąca, żeby to ulepszyć do tych dragonów. To zupełnie się nie opłaca w żadnym momencie. Komando Julek tu było, a tu jest galaktyczna. No tak, do tego sobie nie połączymy. Tutaj coś jest do ulepszenia. Widzę jeden oddział do ulepszenia. Aż jeden oddział jest do ulepszenia. Ten tutaj. Siups, mamy więcej muszkieterów teraz. Bardzo ładnie. No w sumie to możecie powoli się przesuwać co najwyżej, bo jeśli będziemy się zabierać za atakowanie, to raczej pójdziemy tutaj na dół. Aha, zapomniałem, że wy możecie niby łazić po tych terenach wroga, to też prawda. Możecie sobie bez problemu łazić i jakieś tam ewentualnie posterunki zajmować zawsze możemy, nie? Jest to jakiś pomysł, aczkolwiek tutaj mamy jeden oddział do uleczenia. Czekajcie, to możemy sobie tutaj zaatakować. Znaczy to splądrowanie to... Nie, bo to, o to mi chodzi, jejku, tylko adult cooldown, tak. No plądrowanie, no to wiadomo, to będzie wojna. Ale tu sobie stójcie w takim razie. A tutaj on ma, patrzcie, latarnię morską, jak ładnie tu się prezentuje. Całkiem. No poczekujcie tam. Wy na razie stójcie. Wszystko inne też niech stoi. Dobra, koniec tury. Będziemy najwyżej pasterunki sobie przejmować, żeby tam z punktami sobie jakoś zaradzić. Wzrost ludności w Patrykolandii, opracowano wojnę partyzancką, bardzo ładnie. Agenci, ruch oporu, szabrownictwo. Spoko. Zmiana nastawienia. Plot twist. Czyli możecie teraz ekspansję za ile? 4200. A czemu aż tyle? To ten pierwsze było 450. To z każdym użyciem rośnie, czy to zależy od czegoś konkretnego? Czy jest tu coś napisane, od czego to zależy? A w sumie jeśli chodzi o koszty, to nie za bardzo. No 4200 to trochę problem się robi, czy już w tym momencie... Ach, trzeba będzie tu jeszcze jakieś żądania mieć tak naprawdę. Oni mają ucisk wiernych. My chcemy jakieś dzbany sobie pozyskać. Wojna z zaskoczenia przy obecnym stanie to jeszcze nie jest najlepszy pomysł tak naprawdę. Chyba, że naprawdę byśmy się cofnęli. Pobili sobie żółtą. Kto tu jeszcze jest słaby? Dobra, kto może... Tu mamy 50. Z czarną mamy 50, ale jakieś kryzysy my nie mamy. Z tamy kryzysów też w ogóle żadnych nie mamy. Z tym żadnych kryzysów nie mamy, czyli tylko wojna z zaskoczenia by mogła pójść. Tutaj też wojna z zaskoczenia. Jest trudne pytanie. Co tutaj w Dziwnogrodzie robimy? Coś tam rozwijamy. W Patrykolandii też się mocno rozwija. Maskotkowo aż tak mocno się nie rozwija. Zawsze możemy pomyśleć, żeby tam wcisnąć jakąś armię. Czyli teraz mamy tutaj takich pięknych agentów. 52 ataku. Ci mają 46 ataku. 4-4 ruchu. 4-4. Ignoruje wrogie strefy kontroli. Ok. Ale to nie wiem, czy byśmy chcieli. Możemy tak na spróbowanie sobie zrobić. Na spróbowanie. Jakkolwiek by to nie brzmiało, na spróbowanie sobie zrobimy. Bo żeby za hajs, to no właśnie, już 18 tysięcy zrobienie, a 4 tysiące za muszkieterów, ale tak czy siak, no to już są takie kwoty, z którymi nic tutaj nie zrobimy.
Sprawdźmy sobie do naszego kolegi. To jest jakieś miasto pani czarnej. To jest nasz kolega, z którym się kiedyś biliśmy. Wy podejdźcie sobie tutaj i na razie stańcie w miejscu. No wy, no plądrowanie byśmy mogli co najwyżej przeprowadzić. Niekoniecznie jest to coś, co by mnie w tej chwili interesowało, skoro to aż kurde 4000 kosztuje. No, innego sobie nie kliknę, żeby sprawdzić, ale za 4000 to tak zupełnie się nie opyla, mówiąc szczerze. Dobra, stójcie tam. Wy tutaj sobie stójcie. Wy sobie stójcie. Dobra, kończymy. A mi się ruszyłem? To nawet nie wiem, to stójcie tam jedną turę. Dobra, kończymy tę turę. A, jakby to tyle nie kosztowało, to byłoby miło i przyjemnie, bo tutaj już mamy wszystko tak naprawdę. No tego nie jesteśmy w stanie do Patrykolandii połączyć. Czy byśmy dali radę? Jakbyśmy to jakoś zajęli, czy coś w tym stylu, no to byśmy musieli tutaj zająć. Wtedy moglibyśmy ewentualnie zadziałać, ale widzę, że gra jeszcze tam się zastanawia. Dobra, wybrano kulturę. Zulusi wkroczyli w epokę współczesną z kulturą Egipcjanie. Wzrost ludności, spadek ludności, terytorium, grubobulwianizm, zmiana nastawienia. Którzy to byli Zulusi? O, co, ten coś chce, ten ma kryzys. Odrzuć żądania. How could you think the answer would be yes? Panie kolego, chcesz się bić, to ja bardzo chętnie tak naprawdę. Demand withdrawn. Dawaj. Mamy żądania, to lecimy z tematem. Zulusi to nie byli ci czasem? Tak. Pani staje się Egipcjanką w garniturze. I ona jako pierwszy teraz nam podskoczyła, jest blisko nas. Trzeba będzie jednak się z nią tutaj pociskać. W takim razie. Kryzysów nie mamy niestety. Oni mają jakieś roszczenia i mogliby nam wypowiedzieć wojnę. To jest pytanie teraz tak naprawdę, bo tu byśmy mogli przepłynąć jakoś. Możemy zawsze spróbować sobie popłynąć stąd i olać Pana Niebieskiego na przykład. Albo tutaj wrócić za jakiś czas. Znaczy zrobię tak przede wszystkim. Wy się już tam uleczcie, bo czekanie, aż wy się tam sami z siebie ogarniecie, to będzie do jutra czekanie. Dobra. Wszystko wypływa w takim razie. Pan Niebieski nie stanowi już problemu, to lepiej pobić kogoś, kto stanowi jakiekolwiek problemy. Tutaj jakie ładne miasto mamy, prawda? Tam jest Coca-Cola. Tam są jakieś mopsiki. Tutaj coś jest, jakiś plakat, ale nie wiadomo z czym za bardzo. Tam jest Endless Legend, o, reklama Endless Legend, fajny. To może jest Endless Space wtedy, aż tak bardzo nie wiem jak wygląda logo Endless Space. Ale teraz tak sobie pomyślałem, że to przecież może być Endless Space na przykład, czyli inna gra twórców. Humankind, tak samo jak Endless Legend oczywiście. To jakie ładne. Tam ludziki sobie chodzą normalnie. Obiegają, patrzcie ich. Dobra, sorry. Skupiłem się na głupotach. Wy tam stójcie na zawsze. Dobra, koniec tury. W takim razie spadek ludności. O, coś się dzieje. Nowe roszczenie. Złóż żądania. Złóż żądania. On mi kradnie ludzi. O, dobra, ja tu uciekam, a my będziemy powodują migrację. Co za grube bulwy. Co za grube bulwy. Ale skoczy mocno. O 25, tak? Dobra, cicho tam. No to może jednak zostaniemy. Znaczy nie musimy w sumie całej armii zostawiać. Zostawiłbym tak. Ten oddział bym zostawił. Ten oddział bym zostawił. I ten oddział bym zostawił. To są oddziały, które zostaną. Cała reszta leci do pani czarnej, bo myślę, że spokojnie sobie z nią poradzimy. Gardziści lepco nam się rozdzielili. Niekoniecznie chciałbym, żeby to tak się prezentowało. Dobra, i wy panowie możecie sobie płynąć. Oceany nie powinny być wam straszne w tym momencie. Za 3 tury będziemy mieli taktykę linearną. To też można poulepszać sobie jednostki na przykład. Powiedziałem, że wasza piątka ma tu zostać, nie? Myślę, że tak. Co ty tam, chłopie, masz? Ty masz gwardię wareską. Mhm. To jest pewnie cała twoja armia, co? Dobra. To my to już zatrzymamy. Tutaj kolega znalazł ładne rzeczy. Ten oddział mógłby właśnie od tej strony w sumie sobie latać tutaj i ciągle coś atakować. Może nawet byśmy coś dosłali.
z Patrykolandii ewentualnie byśmy dosłali taki oddział 5-osobowy muszkieterów. Już tu nie będziemy się wciskać szczególnie, ale taki oddział 5-osobowy muszkieterów, czemu nie? Komu będzie przeszkadzał, prawda? Na pewno nie mi. Ani tym bardziej nie mnie. Jeszcze? To ja coś źle liczę. Dobra, wy tu. Wy tu. Ty masz być przed tym, ty masz być tu. Ty masz być tu. O, super. Czy ja mogę wam gdzieś powiedzieć? W sumie tu nie zrobiłem żadnego garnizonu. Patrykolandii? No dobra, to trudno. To tu będziecie się tworzyć w mieście. Możemy zawsze Nowigrad wchłonąć, jakbyśmy bardzo chcieli. Ja już wchłaniać chyba nie będę, już taki nie będę zły. To wy możecie sobie tu stanąć, wejść na to i czekać na odpowiedni moment. To sobie zaatakujemy na przykład. Przy panu Mykeńczyku, wejdźcie, wejdźcie na to. I macie tam stać, aż sobie o was przypomnę. Pierwszy oddział Drago... A, w Schweineland ja robię armię. Jaką? No taką małą. Ale okej. Okej. Dragony i więcej. Dobra, dobra, to też będzie fajna armia. To może ewentualnie jeszcze jeden oddział dragonów dorzucimy. Tak, wiem, że mam miejsce na więcej jednostek, ale już nie będziemy tutaj czekać 100 lat, aż się zrobią wszystkie. Takie 5-osobowy oddział, 3 dragony, 2 muszkiety. To też są fajne kotlety. Dobra, ty czekasz na razie. W tym razie, przyjacielu, kończymy tę turę. Dostępne jest nowe roszczenie. Ojojoj, bardzo lubię, ale powiedzcie, że tutaj. Nie, nie tutaj. A i tak mamy 62 już, więc idziemy ku lepszemu, można powiedzieć. To gdzie mamy jakieś roszczenie? Co się dzieje? Greetings. Złóż żądania. Your borders need redrawing and I will do it. My world falls apart. Znaczy oni mogliby nam wypowiedzieć wojnę, aczkolwiek... nie, tutaj nie za bardzo mam czym się bronić. No chyba, że z tego miasta byśmy wytworzyli coś. Oddział dragonów. 2 muszkieterki na przykład. Coś takiego niewielkiego bym powiedział. Ale to też za jakiś czas dopiero. A to i tak się będzie robiło dość długo. Dobra, wskoczcie tu, wskoczcie tu, wskoczcie tu. Tak jak mówię, wykupywać nie ma sensu teraz, nie mamy aż tak dużo hajsu. No, jeśli byśmy chcieli się z tym panem bić, to na pewno będziemy tu czekać. Wy też możecie czekać. Znaczy, ja mogę wejść na ich teren. Znaczy, tutaj już jest miasto od razu, to nie, to tak nie mogę. Ale niechaj będzie. Dobra, wy tam płyniecie, tak, bo was zapomniałem, mówiąc szczerze. Więc się przesuwamy. Spadek ludności, tam w Rodoje będzie nam spadało ciągle. Coś się dzieje. Pakt o nieagresji. Kontroferta, 1100. Odmówiono. Jeden widz bardzo chce, żebym zawarł z kimś sojusz. Powiem tak, jeśli jeszcze ktoś mi tutaj przy okazji poprosi o sojusz, znaczy nie, to musimy mieć, ha, czy musimy mieć pakt o nieagresji, żeby wejść w sojusz? Czekajcie, z panią żółtą, ja jej mogę zaproponować sojusz. Później się okaże, że trzeba ją pokonać, żeby zdobyć punkty. Zaproponuj sojusz. Nic nie jest napisane, czy to coś kosztuje. No dobra, bo bardzo jeden pan chce, proszę bardzo, zaproponuj sojusz. Mamy sojusz. Odkryliśmy wielką rafę koralową dzięki temu. Yes, very good. This I like. Dobra. Marvelous, like the first rays of daylight. Mamy sojusz z tą panią. No. My i tak mieliśmy te traktaty, nie wiem jak tutaj wygląda. Jest umowa kulturowa, wspólna logistyka, umowa naukowa. Imperia zachęcają do współpracy naukowej. Możemy zaproponować to, to chyba nic nie kosztuje. Dobra. Plus 5% do nauki. Unia celna. Co nam to daje? Możesz złożyć... Aha, za tyś teraz bym mógł dopiero. Kupujący jest zwolniony z wszelkich nieobowiązkowych opłat przy dostępie do zasobów Imperium. Umowa kulturowa, Imperia... Plus więcej wpływów, to ja nie potrzebuję. Jednostki mogą być ulepszane na terytoriach należących do imperiów. No to tak, sojusze działają w chwili obecnej. Udostępnienie pole widzenia. Co znaczy złam warunki? W sensie my tego nie mamy przecież. Chyba, że wymiana informacji, że tu możemy mieć tylko jedno wybrane? Może tak? Nie, ale i tak wszystko widzimy. No pani już niczym nie jest, prawda? Ma rycerzy. 2 oddziały rycerzy, ma oddział mecharystów, którymi się kiedyś byliśmy, tutaj też ma
harczuje tam sobie lasy. Tutaj patrzcie, jak się porobiła takie miasteczko. W sumie ono jeszcze nie jest jakoś szczególnie bronione, jeśli chodzi o mury. Tutaj w ogóle nie ma żadnej armii. No koleżanka jest taka słabiutka. A, tu siedzi Kraków, tu mamy, patrzcie wy. Francuzi mają Kraków. Kurde, Kraków nawet mamy. Jest wielka rafa koralowa, okej. No to może jeszcze Kraków trzeba będzie podbić. Kto wie, kiedy zacznie się budowa Chrystusa, Zbawiciela? Już niedługo. Ostatecznie. No, może nie aż tak niedługo, ale powinni zdążyć. A, zapomniałem, że jesteśmy w epoce współczesnej, to oni te mury pousuwali. Teraz po prostu jest taki płot graniczny. Jeśli jak to mogę nazwać. Dobra. Koniec tury w takim razie. Byczki. Uwaga, zaraz skończą się postępy. Spadek to wiadomo. Opracowana taktyka. Jeszczurlandia ma problemy. Zaraz sprawdzimy, co tam się dzieje w Jeszczurlandii. I teraz zaczynamy się zabawiać w postępy. Które gdzie są? Gdzie są jakieś postępy? Nie wydaje mi się, że aż tak. Czy co jest? Hutnictwo robimy? Nie. Dwie tury by zajęło. Hutnictwa w ogóle nie mamy obecnie jeszcze. To jest najstarsze badanie, którego jeszcze nie odkryliśmy. My robimy teraz postępy. Metoda naukowa. Aha. To postępy, jak chodzi, jak nam idzie, tak? Ta lista się nazywa postępy, a nie ten. My robimy metodę naukową, co nam da mniejszy koszt przemysłu dla dzielnicy badawczej, da nam wytwórnię nawozów i da nam sympozjum plus 5%. Nie, plus 5 do nauki. Myślałem, że plus 5%. Metoda naukowa, mikrobiologia. Może byśmy na razie olali mikrobiologię, chociaż ona chyba. A nie, tutaj nie ma do limitu. To olejemy mikrobiologię na razie. Ale elektryczność, no to byłoby miło sobie w końcu wybadać elektryczność. Urbanistyka daje nam chyba limit miast i szczerze powiem tak, wywalę to na razie i walnę później to na koniec kolejki, żeby szybciej czołgi sobie odblokować. Taki dziwny będę. Dobra, a teraz wy wszyscy możecie się ulepszyć, nie? Ale za 2,5 do piechoty, wy też za 2,5, ta. To już wszystko za 2,5 się będzie przerabiało, no to nas... A wy nie jesteście na sojuszniczych terytoriach? A. No to wy się cofnijcie, to tu poulepszą. Może samurajów ulepszy. Siups. Gwardziści lepcy otrzymali pierwszy oddział piechoty liniowej. Dobra. Teraz tak, wypłyniecie dalej, oczywiście. Interesuje nas znalezienie wroga. No to jest najważniejszy oddział tak naprawdę. No cały hajs praktycznie na to poszedł, więc aż tak wielkiej armii z tego nie stworzę. Chcąc, nie chcąc. A tak, wy się tworzycie. Dobrze, 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 bardzo dobrze. W sumie to może bym olał teraz tych muszkieterów. I tych bym zaczął robić, bo tak trochę przypał. Jak tu my odblokowaliśmy lepsze rzeczy, robić gorsze rzeczy. Usunąć kolejki tworzenia. To będzie się robiło trochę dłużej. Ale damy radę. Myślę, że damy radę. A jak nie damy rady... To się coś wykombinuje, żebyśmy dali radę. Dobra. A to Schweineland wiem, że robią inaczej, ale to już trudno. Schweineland rządzi się swoimi prawami. Bo dragonów to i tak dalej mamy. Możemy co najwyżej... Albo zróbmy tam... A, patrz, to będzie czteroosobowy oddział dragonów na przykład, który też wyruszy w końcu, żeby się bić. Wzrost ludności. O Jezus, co się dzieje? Odkryto Pursi. A czemu my to wszystko teraz nagle widzimy? Jezus Mary, co się dzieje? Albo my zielonego odkryliśmy. Co się dzieje? Ja pierdziule, co się tu dzieje? Ile tu jest powiadomień? Ile odkryliśmy rzeczy? Nowy sojusz? Co? No dobra, zielony z czarną. Greetings, sovereign. Are you with me? Or against me? Nie interesujesz mnie, babo. Ale czemu ty już coś... Co? Wow. Czy ja przez badanie ten, co ja tutaj odbadałem ostatnio? Świadomość? Nie, no to była taktyka linearna, to ostatnie było badanie. To nie ma przecież nic wspólnego, a teraz mamy pełną armię. Nie, możemy już robić. Ale to przecież... Dobra. Co ja zrobiłem? Że nagle my widzimy wszystko. Czy to pani żółta coś wykombinowała w tej kwestii? Chyba nie.
są warunki, no właśnie, czyli my możemy mieć tylko jedną rzecz tutaj. Nie wiem. Chętnie się dowiem, czemu ja nagle widzę wszystko. Greetings, sovereign. Chciałem sobie już tylko zrzucić. Co tu się... Jezus Maria. I to nagle odkryliśmy tutaj. Dobra, czy jestem jakiś... Czegoś nie rozumiem na pewno, dlaczego nagle odkryliśmy część mapy. Chyba, że jest to jakiś błąd, bo to pojawiło się w momencie, kiedy... Bo na żółta ma sojusz z Mykańczykami. To może jakoś wpłynęło na to? Nie wiem. Dobra, nie będziemy się nad tym zastanawiać. Ale to teraz widzimy tę część mapy. Tak tyle o ile oczywiście, no ale widzimy. Miło i przyjemnie na pewno. Ta nas nie interesuje. Nas interesuje czarna. Tylko, że czarna ma sojusz z zieloną. No to w sumie przez zieloną trzeba by było przejść. Widzę, że niebieski ma jeszcze dużo tutaj rzeczy. Śmiesznie. To możemy... O, dobra, to płyniemy do niebieskiego. Bo przejmujemy mu to wszystko. Ten niebieski to tutaj najmocniej się chciał porozwijać, ale mu nie pykło. Ale punktami dalej idzie do przodu, więc trzeba będzie go zaatakować. Pytanie brzmi, czy już możemy? Jeszcze nie. Jeszcze kilka tur. 3 tury dokładnie. Nic nowego, bo nie mogę tam powiedzieć, że mi się coś nie podoba. Ja mam dużo tutaj rząd. 5000, jak no chłop zapłaci. To się skicha na pewno. Czy ja widzę jego armię? No tu ma duże miasto. Tam może być ciekawie. No i w Rodowie, jak tam stoimy w Rodowie? W Rodowie dalej spadamy. Bo jest tam minus do żywności w tragicznym... No bo mamy więcej ludzi, nie? Tego już nie ogarniemy w żaden inny sposób. Musimy to zaakceptować. Dobra, lecimy dalej. Wybrane kultury. Imperium Genów wkroczyło w epokę przemysłową z kulturą Brytyjczycy. O, mamy za sojuszników Brytyjczyków teraz. Patrzcie. Rozpoczęto nawracanie, sprzedano zasób. Kwestia dyplomacji. O, znalazłem różowego. Jaki słonik słodki. A to ty... Przecież on był pomarańczowym. On był pomarańczowy, który zginął. Co tu się dzieje? Poprawa relacji. Dobra, przyjmij. Udostępnienie map. Nie wiem, czemu tak się świeci to, ale zaproponuj. Odmówiono, patrzcie go. No właśnie, a to ty, kurde, tutaj. Terytorium Piotrsburg nawrócono na nową religię. O nie, zielony mi. Jak tutaj stoimy z religiami? O, niedobrze. Znaczy jeszcze nasz teren to jest cały wspaniały. Chociaż no, zielony. O, zielony. Kto to był zielony? Proszę, kobieto, pani. Pani będzie zniszczona, bo pani mi chce tutaj swoją religię wcisnąć na siłę. Ja się na to nie zgadzałem. W Nowigradzie powstała piękna armia. What? W Nowigradzie tworzyłem ten? A, to fajnie, to mi ominęło. No to mamy 4-osobowy oddział muszkieterów, który możemy wysłać teraz tutaj. No proszę, panowie, szybko, biegniecie tam. Natomiast tutaj, co tutaj możemy porobić ciekawego? No to już bardziej jakieś tam badania i hajsy, takie w miarę jeszcze tanie. Jednostek więcej niech nie będziemy trzepać. No to weźmy jeszcze to i to i tyle nam powinno starczyć do szczęścia. Bo nie wydaje nam się, żebyśmy tutaj coś więcej zdziałali. Tam się dopiero tworzą armie. Reszcie powiedziałem, co ma robić, gdzie ma płynąć. Dobra, jeszcze kilka tur i będziemy niebieskiego na pewno atakować. Tam wszystkich. O! Lubię roszczenia. Dużo roszczeń. No nie, to ma zwykłą konnicę słabą, to nic nie robi ciekawego. Jakie są roszczenia? Złóż żądania. Friend, you will surrender those lands. You will. Złóż żądania. No teraz już wlatujemy w 100 punktów w następnej turze. Coś jeszcze? Co za roszczenie? O, ty masz problemy życiowe. Dobra, złóż żądania. I jeszcze tu jest potwierdź. I tutaj jeszcze coś się stało. Złóż żądania. Dobra. Możemy wszystkich teraz tam cisnąć. Ładnie będzie, ja wam mówię, będzie super. Tutaj jeszcze tworzymy... Mykańczycy, powstańcy. Pan Mykańczyk ma problemy, jak ma powstańców. 3 oddziały rycerzy. No to tych muszę też wywalić. To dorzucimy w takim razie tych panów, 2 oddziały. Zapraszam tutaj naprzód. Super. Co się dzieje? No tutaj wszystko już jest zrobione.
Nasze jednostki niech się przesuwają jak najbardziej. Zapraszamy, ci lecą tutaj. A, zapomniałem o was, mówiąc szczerze. Stoicie tam sobie. Co się będziecie przejmować? Będziecie mogli wejść na ląd. To sobie tutaj przejmiemy. Tu zawsze będzie można poulepszać jednostki lub poleczyć. I stąd zaatakujemy zieloną, jeśli by się dało. Chociaż z zieloną to jest obecnie 50-50. Z czarną chyba też jest 50. Z czarnej rośnie. Nie, minus 1. Spada czarnej. Ale coś tu pomyślimy. Na pewno może się wkurzymy, jak tutaj się pojawimy czy coś. Tu będziemy wtedy się zastanawiać, jak tam ich... jak tam ich zrobić. Opracowano metoda naukowa. No to jest bardzo dobra informacja dla nas. Sprzedano zasób, nowy sojusz, żółty z zielonym. Nie. Odkryto Sundarbany. Okej. Okay. Zmiana reputacji. Okej. Za 5 tur będziemy mieli elektryczność. I wtedy już przechodzimy tutaj. Maszyna parowa, śruba okrętowa, silnik spalinowy i gąsienicowy układ bieżny. Będziemy mieli czołgi. Mam nadzieję, że zdążymy. No 70 tur to jeszcze dużo czasu. Trujące podszepty. Twoi dotychczasowi doradcy stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę. Od enigmatycznych spirytualistów po obcesowych żołnierzy. Jednak nikt nie przemówił do wyobraźni ludzi, tak jak mnich z miasta Patrykolandia. Długowłosy mistyk pochodzący z gminu. Z czego, kurde? Co to znaczy z gminu? Oferuje ci różne światłe rady. Jednak jego persona i ludowa mądrość zaskarbiły sobie szczerą nienawiść pośród mieszkańców Imperium. Domagają się, aby go wygnać. Jak z nim postąpić? Przegnać? Zgładzić? A czemu mamy tylko takie zdanie? Możemy powiedzieć, że ma zostać? Dobra, przegnać. Lud jest tej... W kwestii jednomyśli uszanujmy jego wolę. Potwierdź. Przegnać, proszę bardzo. W Dziwnogrodzie nic nie budujemy teraz, tak? Po Trykolandii robią się... O, jest pierwszy... A nie, to są jeszcze muszkietery. To się robi tam. Dobra, w Dziwnogrodzie już nie tego Chrystusa robią. 83 tury. Trzeba będzie się w końcu skupić na tym, żeby tego Chrystusa wszyscy zrobili. Czy tutaj robicie to, co chciałem, żebyście robili? Tak. Gdzie on ma posterunek? Przepraszam bardzo. On musi mieć gdzieś posterunek. A wszystko już tam popłynęło. Dobra, lecimy dalej z tematem. Spadek ludności. A, w Jaszczurlandii jest jakiś problem. Zapomniałem o nim. Rozpoczęto... Gdzie to była Jaszczurlandia? Które to było? Tu jest w Jaszczurlandii problem. A rzeczywiście, stabilność stanęła równo. To może postaramy się to naprawić. Za 7 tur. No nie stać mnie, żeby inaczej to zrobić. Niestety. Garnizony pobudować albo to. Tutaj plus 20 do stabilności. Może zacznijmy od tego. Dobra, co się dzieje? Los weteranów. Po udziale w kilku zwycięskich bitwach dla Imperium wielu żołnierzy zbliża się do kresu swojej służby wojskowej. Liczą na godną starość. Uczucia nacjonalistyczne są w naszym państwie bardzo silne. Wiele osób ma krewnych w siłach zbrojnych Imperium, które cieszą się dużym publicznym wsparciem. Jak potraktujesz swoich weteranów? Uhonorować, wesprzeć, zignorować. Patriotyczne to mniejszy koszt jednostek. To sobie zróbmy uhonorować. To się szybciej będą robiły nasze oddziały, które tam jeszcze staram się stworzyć. No wy tu jesteście, wy możecie, no bo tutaj ekspansja rozumiem za 3000, no mniej niby, ale to mnie nie jara, a my możemy już wypowiedzieć wojnę temu niebieskiemu, więc myślę, że tak sobie zrobimy. Dobra, następne jest nowe roszczenie. Jakie? Really? Mamy kryzysy? Pokój z moim wrogiem. A, właśnie. No ale dobra, olejmy temat. Nie będziemy jej tam męczyć. Ona jest biedna. Dobra, panie kolego. Ja ci tutaj to splądruję. Ja nie chcę mają roszczenia. Dobra, ja sobie to splądruję. Możemy w międzyczasie w sumie tu się wrócić i to zaatakować. To nawet nie jest taki głupi pomysł. Dobra, płyńcie w tym kierunku. A, wy jeszcze jesteście. No tak. Płyńcie tu. No, zdobycie tego może być problematyczne.
że tu się coś złego dzieje, chyba nie. Więc możemy się przebić. Tutaj, no, wielkiej potęgi nie mamy. Zaatakuj. No pytanie zawsze brzmi, nie? O, czy tutaj coś natychmiastowe rozwiązanie spróbuję? Dobra, nic nie straciliśmy. I tym samym to już jest nasze. Znaczy, no jeszcze nie jest nasze, ale udało się to zająć bez problemu. To Waszugani jest jeszcze takim dużym miastem, więc myślę, że możemy spokojnie cisnąć w te duże miasta w pierwszej kolejności. Ojejku, tutaj się zrobił problem. To ten jeden oddział, który jest mega ranny, mogę ulepszyć do dragonów. Niech będzie. No wy wszyscy się teraz nie ruszycie, nie? Ale wypadałoby... A tutaj tak trzeba jakoś pobiec. Więc wszyscy biegniemy w tamtym kierunku. Zapraszamy, zapraszamy. Dobra. Czy coś tu niebieski gdzieś biega? Chyba nie. Nie wiem, co ci tutaj kombinują. Zaatakują moich biednych krzyżaków, którzy nie są na to gotowi. No, byśmy przegrali, ale my jesteśmy w mieście, a oni są koniami, więc oni nawet nie są w stanie wejść do środka. Więc ciekawe. Dobra, no tu się raczej nic złego nie stanie, więc możemy kończyć turę. Spadek ludności. Sprzedano zasób. Spadek ludności tutaj. Troszkę niedobrze. Przepraszam, nie tutaj, tutaj. Tylko miasto. Możemy zawsze dorzucić kogoś jeszcze. Tak, może będzie troszkę lepiej. Nie wiem, czy to mocno tu wpłynęło. Trzy tury do elektryczności. Dobra, wy tam róbcie te piękne armie. A wy, no to tak jak mówię, idziecie tam. Koniki tu mogą wam pomóc. Zapraszamy koniki. Możecie tak gęsiego, bo tędy nie przejdziecie? Nie no, sobie przejdziecie tędy, to wejdźcie tędy. Nie pomyślałem, tak naokoło nie trzeba było biec. Dobra, koniki do przodu. Ładno, ładno. Z tej strony tak, tu jest plądrowane. Śmierza, mega dużo hajsu nie dostaniemy, ale... Co poplądrujemy, to nasze, prawda? Dobra, lecimy z tematem, wszyscy tu. Pani czarny jeszcze dostanie po pysku od nas, na spokojnie. Dalej mimo wszystko niebieski jest gorszy, bo ma więcej punktów od nas. Wzrost ludności, super, to nas interesuje. Meksykanie powodują migrację, no to jest bardzo niemiłe i trzeba dlatego się pana Meksykanina. Przyjęto moje żądanie? What? Francuzi przyjęli moje żądanie? Granted, we accept. I am most grateful. Ale nie jestem w stanie sprawdzić, jakie to było żądanie. Ja nie pamiętam. Hajsy mi dali może? Nie wiem, co on zrobił, co on wymyślił sobie ten długościu. Oddał nam coś? Nie widzę, żeby mi coś oddał. Jakie miałem żądania, gościu, do ciebie? A nie, czekajcie, to był te. Nie, no to on nic nam na pewno nie oddał. Nie wiem, gościu, jakie ty miałeś żądania w każdym razie. Znaczy, jakie miałem dla ciebie żądania. Ale cieszę się, że się rozumiemy, że to już jest za nami. W Wutelandii ile jeszcze? I potem Chrystus będzie się tam robił. Tutaj jakieś coś za mało hajsów. Stabilność raczej nie. Do badania w pierwszej kolejności i później jeszcze dodatkowe hajsy, myślę, możemy sobie dorzucić. A wy już ruch zrobiliście. Wy możecie zaatakować. Nie wiem, czy nam zaliczy, że nasza armia tu jest cała. Ale chyba powinno. Nie widzi. Nie. Ojejku, nie widzi naszej armii. Przez to, że to jest tak dziwnie ustawione, czyli koniki musiałyby... No tutaj, musimy zaatakować w taki sposób. Zaatakuj. No to jest jako wsparcie, to jest pytanie, czy gra ogarnie. Spróbujemy. Otwórz, dobra, nic nie straciliśmy, super. Już nie, przy takich walkach nie widzę sensu, żeby się bawić, bo walki ręczne. Tylko niepotrzebnie przedłużamy. Tylko, że kolega... Został dość mocno po dupce, prawda? I tutaj musielibyśmy coś wykombinować, żeby jeszcze to zaatakować. A nasze armie dopiero podpływają i to dość wolno płyną. Musimy wyjść na ląd przede wszystkim. Tutaj jeszcze trzy tury, dobra, koniec tej tury. Spadek ludności, wydarzenie osmozy, chętnie sprawdzimy. Zwycięstwo jest bliskie. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Zmiana nastawienia Brytyjczyku, zmiana reputacji. Okej, okay. Wydarzenie osmozy. Where?
A tutaj, ile tam, kurde, 15 punktów dostaliśmy. Wow! Wow! No dobra, to zajęte, to zajęte. No już tu nic nie zrobimy, nawet koń mi nie dojdę. Nie ma szans, żebym tutaj do Mexico City doszedł na czas. Mogę spróbować podbiec, ale wątpię, żeby się udało. Może by się udało i teraz chłop by został naszym wasalem. Kurde. No ale nie, no staram się, ale nie dopłynę, nie ma szans. I tutaj dwie tury, może być też problem z tym. Co ty chcesz? Udostępnianie map? Kontroferta za 1400? Znaczy ja nie wiem, czy, nie, znaczy kontroferta. Nie, tym kto chciałeś. Czemu to mi się świeci? A bo to jest, że się wymieniamy? Czemu my się wymieniamy? Czemu mi się to świeci? Czemu my się nie wymieniamy niby? I don't know. Dobra, to już jest za nami. Tak, tak, potwierdź jak najbardziej. No i niestety... Chociaż nie, dobra, jeszcze w następnej turze nie spadniemy do zera. Więc jest szansa coś tutaj mądrego zrobić, jak na przykład zaatakować to. Postaramy się oczywiście. Nie mówię, opracowano elektryczność. To na pewno jest miłe i przyjemne. Okej. O, mamy ten. Ekspresja artystyczna. Artyści powinni podlegać cenzurze, czy należy im zapewnić wolność słowa. Cenzura sztuki, sztuka wyzwolona. Plus jeden wpływów na dzielnica targowa, plus jeden wpływów na dzielnica wytwórcza. No szczerze teraz powinno pokazywać mimo wszystko jakiegoś tooltipa, ile byśmy zyskali, bo teraz mi się nie chce liczyć, nie wiem ile mam, czego mam więcej. Nie ma nic groźniejszego od świata pełnego nieokiełznianych idei. A bierzemy cenzura sztuki, tam będziecie jakieś głupoty robić, wprowadź cenzura sztuki, idziemy w stronę ojczyzny, tak. Bo to jest ojczyzna, to jest świat, nas interesuje ojczyzna zdecydowanie. Wprowadź cenzura sztuki i kij wam w upale wszystkim. Okej. Co tu mamy ciekawego? Tak, to już jest za nami. W Schweineland zrobiliśmy to, pomóżcie Chrystusa budować. Schweineland ma czteroosobowy oddział dragonów, który moglibyśmy szybko podesłać tutaj, nie? Staramy się jak najszybciej. Gdzie jest ten oddział muszkieterów? A, on płynie sobie. Dobrze, dobrze. Niech płynie. Umowa kulturowa. Pani chce plus 5% wpływów na Imperium. Kontroferta za 1900. Nie, dobra, przyjmij. A good proposal. Ja ci mogę pozwolić się rozwijać, babo, bo ty już nie stanowisz zagrożenia. Chyba, że mnie zdradzisz nagle na sam koniec i będzie śmiesznie. Ile tam potrzebujemy jeszcze? A, to te. Gwiazdka jest... Ej, to dostanę jednak gwiazdkę? Czemu było tam 0, a teraz już nie jest 0? Na początku odcinka pokazywałem, że nagrody 0, a teraz już nie jest 0. Interesting. Tak. Wy tu nie pójdziecie. Znaczy wyczekajcie, bo w sumie moglibyśmy coś poulepszać. No tych bym ulepszył, bo są najsłabsi. Brakuje mi jednego. A, tu jest jeden oddział. O kurde. Ten oddział, to widzę, że na koniki tu się wpadł. I dalej nie pójdziecie. Musicie tędy przejść. Kurde, nie zaatakujemy tego. Dobra, jeszcze jest szansa. Chociaż no, myśmy musieli w jednej turze. O, ma tu coś. Ma aż jeden oddział piechoty liniowy. Ej. Fajnie. Dobrze. Niech się chłop rozwija. No może jakimś cudem byśmy coś tutaj zrobili mądrego jeszcze. Chcielibyśmy w plądrowanie udane, zakończone sukcesem. Super. My Kończycie puścili w niepamięć, Brytyjczycy puścili w niepamięć. To mnie bardzo cieszy. To, że czasem... Ojejku, no. Ale dostaje plus 10. Czyli są nam plus 2 ostatecznie, czyli im wzrośnie. No, trochę hajsu zyskaliśmy i dzięki temu ja tu mogę postawić posterunek. Fajnie, że widzę, nie? Ile to było? Tu jest 19,7, tam 10 przemysłu na pewno, a 17 tego. No to postaw w tym miejscu, które splądrowaliśmy. Otrzymano żądanie. O, dobrze. Pani Zielona, odrzuć żądania. Dobrze, no, na razie nie chcę się z nami bić, ale zaczynamy zabawę na pewno. Czy coś tu ciekawego możemy w ogóle zbudować? Nie za bardzo, niestety.
ale jest takie o. I jest to nasz przyczółek. Na pewno jest to miejsce, w którym możemy sobie tych panów na razie zostawić. Teraz tak. Co ja chciałem? Chciałem to spróbować zaatakować, tylko że nasze oddziały jeszcze nie przypłynęły. No, podbijcie tu. No ten oddział. Ojejku. A tu nie możecie? Możecie. Przecież nie wiem, jak ta walka będzie wyglądała, jak nasze jednostki są jeszcze nam. Halo, gro? A jak tak podejdę? Jeśli gra nie jest zainteresowana, żebym tak zaatakował. O, tak mogę. O, wyszli. Czym oni tam... Kurde, mają dwa oddziały tutaj. Dobra, bitwa ręczna. Broń swojej flagi. No będzie ciekawie, na pewno. Spróbujemy oczywiście. Nie, przepraszam, ja jestem w tej walce cały czas. Dobra. Zakończ rozmieszczanie. Będzie strzelone. O kurde, tych jak wystrzeliliśmy. Dwa te oddziały ma, więc musimy na to uważać na pewno. Tych sobie powystrzelam bez problemu. Ładnie, ładnie, oj. Myśmy tych nie stracili, tylko niepotrzebnie. Kurde, nie wygląda dobrze. I już nie widzę ich życia, znaczy chyba zginęli jednak. Tak, straciłem ten jeden oddział. No trudno. Ale większość będzie powystrzelana bezproblemowo. Super. Oj, tych bym nie chciał stracić. Oj, oj, oj. O kurde, uciekamy panowie. Wy zdecydowanie uciekacie. Was ja muszę tutaj przywołać i wy musicie, ojejku, pojedynczo. No dobra, trudno się mówi. Chociaż tam możecie niby. No to tam podpłyńcie. Dobra, podpłyńcie tam. Wystójcie tu i wystójcie tu. Raczej nic złego się nie wydarzy. Tylko tak. Bo te oddziały tutaj, no trochę nam... jest problem trochę, nie? Bo oni są mocniejsi. No te kogę trzeba ostatecznie też zastrzelić. Dobra, pozbądźmy się tego. Nie no, ja muszę tu stanąć, bo to będzie głupie, jak nam wejdą w tę flagę, tylko że teraz nie mogę już strzelać. Tamten oddział to najlepiej jakby wszedł na morze. Bo tu nie ma już innego, musimy naokoło, kurde, płynąć. Dobra, trzeba to trzeba. Jakoś tam popłyniemy naokoło. No wy tu poczekacie. Ja nie będę może podpływał, bo nie chcę was potracić. Ojojoj, właśnie. Aj, nie, to był głupi pomysł. O, właśnie, to nie, dobra, to był głupi pomysł. Bo tracę teraz samurajów, straciliśmy. Aj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Przesuńcie się. Musimy tu więcej ludzi wpuścić. Dwa oddziały samurajów poszły się kochać. Ty może wejść do wody. Wy przejdźcie tu. Wy płyńcie tam. A wy tam podpłyńcie. Dobra. Wy nie możecie strzelać z takiej odległości, naprawdę. No tu ładnie dostali. Dobra, to stójcie się, brońcie w takim razie. Aj, głupio, potraciliśmy oddziały. No trudno. Jeszcze nie ma tragedii. Wy możecie teraz strzelić? Możecie. Wy możecie ich teraz zabić? Nie za bardzo. No prawie. A wy byście musieli... Nie, 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 na pewno tak nie będziecie robić. Wy nie możecie strzelić. Wy nie możecie strzelić, a jakbyście, nie wiem, kurde... A, krzyżacy, chodźcie tu. Proponuję, przesuńcie się o jedno na przyszłość. A w sumie to wtedy ci mogli przejść, nie? Dobra, nieważne. Naprawdę nikt nie jest w stanie nic zrobić. Tam za daleko.
Dobra, to się brońcie. Brońcie się. A wy też, tu nic, tu nic. Strasznie pusteczkowy teren. Więc trzeba jeszcze o nie, trzeba zakończyć. Ajajaj, no właśnie, to jest problem. To jest poważny problem. Też w teorii. Ale zaatakujmy to, bo chyba to nie jest problem, że ja to zaatakuję. Chociaż. No zaraz zobaczymy. Zwycięstwo. Nie, jak tu wygląda. Kurde. Czyli jednak popsułem sprawę. Czyli tamta bitka poszła na marne. Tylko niepotrzebnie potraciłem jednostki. Więc już równie dobrze możemy tu się wbić. Chociaż jeszcze jeden oddział gdzieś się zagubił w akcji. Tym wszystkim. Nauczyliśmy się jednego. Stateczki to nie jest nigdy dobry pomysł. Atakowanie ogólnie wysp to jest... No to spróbuję natychmiastowe. Dobra, nic nie straciliśmy. Zwycięstwo. Okej. Okej. Dobra, możemy zakończyć turę. Co się... co tu się wydarzy? Czy będę mógł jeszcze prowadzić tę bitwę? Meksyku, zburzone nastroje. Zwycięstwo w wojnie jest blisko. No super, super, super. Wzrost ludności, wydarzenie osmozy, gdzie? Całe 15 tamtych punktów dostaniemy, tak, okej, okay, potwierdzam. Potwierdzam grubobulwianizm, potwierdzam spadek, chociaż duży spadek. Wiesz, a, bo tutaj jest problem ze stabilnością dalej. Minus 270 przez dzielnicę, no bo to dosyć bo to jest dosyć dużo tu dzielnic. To jak to bot to zrobił, że on tutaj miał na plusie? Ja pierdziulę. Ten bot jest szalony, widzę. No tu plus 10 możemy walnąć, tutaj plus 20 do stabilności. Tutaj plus 10. Tutaj plus 10. I tu plus 20, ale za żywność. I tam już jest plus 5 tylko. Masakra jakaś, co tu się wydarzyło z tymi dzielnicami, w ogóle z tym miastem całym. Bardzo dziwne. No za 4 tysiące mógłbym, ale to już myślę, że się nie opyla w żadnym wypadku. Dobra, trwa bitwa, tak, ja wiem, że trwa bitwa. Tu jest ten jeden cholerny oddział, który trzeba zabić. Panowie, nie możecie się jeszcze wbić. Podejdźcie tu. Pa, 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 stańcie tu. Nie będziecie mogli strzelać. Siups. Dobra, koniec rundy. I samuraj ginął od innego. A tam strzelacie sobie, dobra. Ojeju, wy tak nawet nic nie teges, a tak to wejdźcie. I... wiele to nie zmieniło. No przynajmniej tak możemy strzelać. Dobra, tak możemy postrzelać. O wiele lepiej to wygląda, błagam, zabijcie ich. Dobra. Bitwa zakończona, ale straty przeogromne. W każdym oddziale kogoś straciliście. Dobrze, że to nie było wszystko z jednego. No i tutaj to się udało też zająć. Nowy sojusz, Egipcjanie i Wikingowie. Boty tam się zaczynają sojuszować na mnie, chyba coś czuję. Puszczono w niepamięć, sprzedano zasób, zmiana reputacji. Mykeńczycy puszczono w niepamięć roszczenie. Rozumiem, spadek ludności, no to jest problem jedyny. Co się dzieje? No i teraz kolega oczywiście płacze straszliwie. A, bo ja tutaj mam przekaż, przekaż, przekaż. O Jezus Maria! Ile ja dostanę. I jeszcze hajsy musi mi zapłacić. A to ja nie musiałem się o to wszystko bić w sumie. Przepraszam, nie spojrzałem. Czy ile mam? Nie mogę. A, bo mam tyle aż, to mi zostało tylko 290 punktów. Bo trzeba 375, żeby zrobić z niego wasala, ale te wszystkie roszczenia zabierają po 10, więc aż 120 nam zabrało. Przekaż... Czekajcie, co to było, bo to, my to mieliśmy roszczenie na to. Jak my mieliśmy na to roszczenie, to jest mi przykro. Nie, tutaj to jest na szczęście. Dobra, oddaj to. Biłem się o to, to mi to musisz oddać, frajerze. Meksyko możesz mi oddać. No, zaraz takie minusy będziemy mieli do limitów. I co zostaje? Do Fida, gdzie to jest? A to? Oddaj wszystko, frajerze. I 3000 jeszcze dostaniemy. Wyjmuj kapitulację. Potwierdź. Przydano zasób.
Zrobiło się bardzo czerwono. Gwiazdka epoki odblokowana. Gwiazdka rolnika. Gwiazdka epoki odblokowana. Gwiazdka ekspansjonisty. Mamy 6700 punktów. On dalej ma więcej, aczkolwiek czy on czasem nie zginął? Kontroferta. Odmówiono. No to nie, on coś jeszcze musi gdzieś mieć. Czekajcie, powinno nam pokazać, gdzie on ma jakieś miasto. Albo nie? Czymś ślepy? Czekaj, może nam w następnej turze go zabije jakby. To dziwne, że on jeszcze mógł składać jakieś rzeczy, jak on... No ja nie widzę, żeby on istniał, więc chyba chłopa zanihilowaliśmy. No zaraz się przekonam, co się stanie, ale mamy teraz minus 900 do wpływów, bo mamy 15 miast. Co ciekawe, no możemy coś powchłaniać, nie? Lawenta mogłaby wchłonąć sobie na przykład... Znaczy, no nie, przepraszam, w drugą stronę. Rodowie powinno wchłonąć lawentę. Prawda? Na 23 tysiące. Nie wiem, czy to się opyla w jakikolwiek sposób, ale spróbujmy. Chociaż to i tak będzie problem. O, gwiazdka ekspansjonisty odblokowana. Zaraz, kurde, grę skończymy. No, więc rodowie się nam powiększyło dość mocno, aczkolwiek i tak tutaj jest minus 93 do żywności, bo i tak limity jeszcze nie pasują. To tam wrzucimy może, żeby tego Chrystusa pomogli zrobić, ale spadliśmy na minus 400. Minus 400 to już nie jest aż takie tragiczne, bo mamy no minus 2,5 tysiąca ten, nie? Ale i tak... Więc jeszcze coś byśmy połączyli, byłoby spoko. Co ja tu mogę jeszcze połączyć? No tutaj mamy za dużo miast. To taki Waszugani mógłby... 41 tysięcy, żeby to wchłonąć. To nie było tematu. Już chyba nic nie wchłoniemy w takim razie. No nie, takie Montery mogłoby Meksiko wchłonąć za 3 tysiące, a takie Meksiko za 4 tysiące Montery mogłoby wchłonąć. Meksiko ma 12, to ma 20, to w sumie Montery jest chyba większe ostatecznie. To Montery może Meksiko wchłonąć. No już jesteśmy na plusie z wpływami, to nie musimy się niczym przejmować tak naprawdę w tym momencie. Ładnie poszło, od razu lepiej to wygląda. No taka Jaszczurolandia też mogłaby wchłonąć sobie Garamę, że tutaj tak są już problemy ze stabilnością, ale sobie wchłońmy. No i teraz już w ogóle 1300 na plusie jesteśmy. Patrzcie, a tutaj w ogóle Aksum, tutaj powstały, co to powstało? Powstańcy Sowieci. Co, ja mam powstańców? Dlaczego ja mam powstańców? O kurde, to jak te powstańcy są silniejsze od tych botów w tym momencie, zwykłych. Tych powstańców to się boję. Naprawdę. Ile mam teraz tych gwiazdek? 9 na 21. Dobra, to nie jest aż tak tragicznie. I tutaj ta taka Salala niech pomaga tutaj Chrystusa Zbawiciela stworzyć. Waszuganie niech pomoże Chrystusa Zbawiciela zrobić. Montery niech pomaga Chrystusa Zbawiciela zrobić. No to tutaj nie wiem, co robimy, mówiąc szczerze, ale w momencie będziemy już raczej szli w kierunku zielono-czarnego sojuszu, jeśli tak mogę powiedzieć. Odrzuć żądanie. Chcesz wojny? Nie, chłop nie chce wojny. Dobra, koniec tury. Czy dostajemy informację, że niebieski umarł? Być może? Nie? Opracowana maszyna parowa. Dobrze, to tyle dobrego. Wzrost ludności, spadek ludności, wydarzenie osmozy, terytorium. Brytyjczycy puszczono w niepamięć, zmiana nastawienia. To gdzie, przepraszam bardzo, istnieje niebieski? Co on jeszcze ma? You dare come to me now? No to jest Francuz. Tu może. Pozostaje już kwestia tylko nieodkrytych terenów. Ale powinno mi pokazywać tak czy siak jego stolicę, nie? Tak mi się zdaje. A o, 1000 to już trochę więcej. Tutaj 1000 to już trochę więcej. Patrzcie, jak my idziemy z badaniami w tym momencie. A w Waszugani 1000. No, jedna tura i będziemy mieli śrubę okrętową. To już jakoś zaczyna się ładnie prezentować, ale serio. Nie widzę, gdzie jest pan. Powinienem widzieć jego stolicę. Tutaj jeszcze jakieś są tereny. Mogę tam coś wysłać, nie? Ten oddział na przykład może tam popłynąć sobie do góry, zobaczyć, co się tam dzieje. Jeszcze trochę punkcików i będziemy mieli kolejną gwiazdkę.
Tu mamy niewygodne prawdy. W ostatnich latach dochodziło do niepokojących anomalii pogodowych. Wygląda na to, że pory roku stały się bardziej nieprzewidywalne. Wbrew szyderstwom ze strony swoich kolegów, kilkoro wybitnych naukowców twierdzi, że będące efektem rosnącego uprzemysłowienia emisji gazów powodują wzrost temperatury na planecie, przez co klimat stanie się mniej przewidywalny. Utrzymują, że przy braku szybkich działań zmiany staną się znacznie poważniejsze. Działaj, plus 800 punktów, ale mniejszy przemysł. Nadprodukcja, większy przemysł, albo zbadaj, więcej nauki, ale mniej hajsów. Mam w ogóle 15 tysięcy hajsów, teraz tak spojrzałem. Szansa na wywołanie kolejnego zdarzenia. Dobra, zbadaj. Opłać dalsze badania hipotezy. Jeśli nadciąga zagrożenie, zanim zaczniemy działać, powinniśmy je poznać. Niech będzie zbadaj. Możemy jak najbardziej powiedzieć badaj. Ej, to stać mnie teraz na pół ulepszania. Tutaj będą dragony. Tutaj będą takie pany, ale też nie szarżujmy. Przede wszystkim to, co jest ranne. Trzeba poulepszać. No samurajów, bo oni tutaj nam najszybciej poginą niepotrzebnie. To na pewno. Tu są trzy oddziały samurajów. No to ich trzeba będzie też wzmocnić. Horda Mareksa. Kiedyś to byli cztery oddziały nieśmiertelnych, pamiętam, nie? Okej. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest pan niebieski. Nie wiem, czy chce wiedzieć, ale my do pani zielonej będziemy się zbliżać. To znaczy, to ona ma tylko, kurde, a my nie mamy jak... Jak możemy z nią tutaj wojnę ogarnąć? A taka sali mogłoby sobie to przyłączyć? Mogłoby sobie to przyłączyć. Siups, przyłączone. Ładnie się to prezentuje teraz, myślę. Jak tam potrzeba? 46. To jeszcze jedna i będzie kolejna gwiazdka. A nie, to już jest ukończone. To już nie możemy? A, bo ja mam 40, tak, to już nie możemy w to się zabawić, niestety. No i punktowo, no prawie dogonaliśmy niebieskiego, on się jeszcze tam troszkę rozwinął, ale już odskoczyliśmy na pewno od trzeciego miejsca, jeszcze będziemy chcieli iść na to trzecie miejsce. Dlaczego niebieski istnieje? Bo może, prawda? No bo jestem ślepy i tu jest jakiś teren super widoczny u tego niebieskiego. Nie, wydaje mi się, że powinienem widzieć jego stolicę, ogólnie jego miasta, a jak nie wszystkie, to chociaż stolice. Więc albo tu gdzieś siedzi, ale to nie. Prędzej tu. On ma jakiś oddział. Dobra, właśnie. He. On ma oddział. I tu. Ale on przecież statkami nie może zakładać nic, mi się wydaje. Czy może? Czy on będzie żył przez to, że ma głupie statki, naprawdę? Trochę przykre, bym powiedział. Tu jaka wysepka rozwinięta, kurde, widzieliście to? Jak ładnie to się prezentuje. Tak mi się wydaje. No ten oddział niech się tam leczy jako tako, sam z siebie. Myślę, kiedyś się uleczy. Raczej nie musimy się tym przejmować. Jakkolwiek. Mamy w ogóle epoka współczesna, 1545 rok naszej ery. O Jezus, opracowana śruba krętowa, to dobrze. Spadek ludności, niedobrze. Wydarzenie osmozy. Dużo mamy wydarzeń osmozy. Zaraz normalnie te czołgi odblokujemy. Roszczenia i zablokowano. W ogóle co my tam jeszcze mamy tutaj? Urbanistyka, silnik parowy. Tam są takie gąsienice. Później one prowadzą już do pancerzy kompozytowych, a na końcu jest egzoszkielet. Aczkolwiek myślę, że nie jest już to tak potrzebne. Możemy sobie dorzucić mikrobiologię jako czwarte. Samoloty możemy sobie odblokować. Czemu nie? Komu to będzie przeszkadzało? Instytuty badawcze. Proszę bardzo. Tak możemy pójść. A teraz przechodzimy przez te wydarzenia osmozy. Bo widzę, że to daje nam nawet dużo tutaj. I o wiele szybciej sobie możemy poodblokowywać niektóre rzeczy. Siups. To dwa, a tu mi krzyczało o wiele więcej. Tutaj jeszcze. 1200. O czterech mi krzyczało. To już zrobione. To już zrobione. A, tu jeszcze Jaszczurolandia. Dobra, dawaj, patrzcie. Dwie tury, będziemy mieli silnik spalinowy. Całkiem. Właśnie my jak tam? No ze stabilnością jest problem, przez to, że my jeszcze tutaj coś połączyliśmy chyba. No ale staramy się. Jakkolwiek to uratować. Może się w końcu uda. Dobra.
Kolejne niewygodne prawdy 2. Po długich i dokładnych pracach twoi naukowcy prezentują badania analizy skutków wzrostu temperatury na Ziemi. Ich wyniki nie nastrajają optymistycznie. Gwałtowne pożary i podtopienia terenów nadmorskich zniszczą w najbliższych dziesięcioleciach dziesiątki społeczności. Istnieje szansa, aby temu zapobiec, choć koszt zmian będzie wysoki. Czy powinniśmy działać, póki możemy? Zmiana, zastój. W imię wspólnego dobra nałóżmy kary na stosowanie paliw kopalnych i dostosujmy energię odnawialną oraz badania nad innowacją. Wtedy będzie nadprodukcja niby. Zastój. Przyjmij datki od magnatów z firm wydobywających paliwa kopalne i zignoruj odkrycia naukowców. Kryzys nadejdzie jutro, a nie dziś. Szansa na wywołanie kolejnego zdarzenia narracyjnego. Dobrobyt nam daje plus 15 funduszy. Ja jestem ciekaw, co tam dalej idzie, więc weźmiemy sobie ten zastój. Na samej idei zrozumienia, co może się jeszcze wydarzyć. Dobra, panowie, wy też musicie tam odpłynąć. Nie wiem, czy my, jak tutaj są jakieś lepsze karaki i tak dalej, czy my możemy zwykłymi jednostkami się bić, więc już olejmy tego niebieskiego. Przegonimy go w końcu, tak czy siak. On już więcej punktów nie zdobędzie, jeśli nie ma już armii. A ja ten oddział chciałem tam wysłać, nie? Żeby pozajmował jeszcze te tereny, które nie są zajęte. Dobra, zostało nam 62 tury do końca. Myślę, że wypadałoby już skończyć ten materiał. Czy kolejny będzie ostatnim? Dowiemy się już niedługo, moi drodzy. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!